Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Na start którego przyjmiemy od razu zlecenie związane z dostawą krwi. Okej. Ale naszej czy ogólnie? To jest różnica akurat. Pamiętaj sam, kiedy zegar tyka, szybkość jest najważniejsza. Przejrzyj Kurde! I to się akurat miało wydarzyć, no ale dobra. Rozłóż ładunek. No ten pancerz na sobie, tak w razie w sobie zużyłem. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem z ilością. Zlecenie przydzielone. Aktualne dane przydzielone. Limit czasowy. Jeśli chodzi akurat o... Chodzi akurat o zgarnięcie, kurde, dojechanie jak najszybciej, to akurat nie mam żadnych problemów, bo kurde się okazało poza nagraniem, że ktoś odbudował dość spory kawałek drogi. Ja zdążę sobie jeszcze ulepszyć trolkę. Tak trzeba i nie puszczam. Zaraz wam nie pokażę. Musiałbym najpierw... Musiałbym zejść z tej trolki, żeby pokazać. Jestem przedstawiłem to autko, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł, jeżeli nie tam pojechałem. Tak trzymaj i nie puszczaj. Lecimy. To co, Dimi? Serio? Ciężarówka wytrzymałości 9%! Oj tak, to definitywnie nie był dobry pomysł, żeby ją tutaj zostawić. Dobra, mam tylko nadzieję, że dotrwa zanim do dojazd przetrwania. Wynajmniej wymianę do kolejnej ciężarówki. Być może będzie na drodze. A wracając, to patrzcie. Miałem tutaj tego kawałeczek odbudowany, a potem wróciłem parę dni później do gry i patrzcie, kurde. Tu do spalarni. Jest odblokowany i jeszcze tutaj kawałeczek dalej. Tutaj od razu jest od kolejna od tego wana. No i tysiak metali potrzebny, więc sobie wziąłem z innego tego. Wziąłem sobie z innego miejsca i jedziemy. Mamy ciężarówkę tutaj, spoko, ale myślę, że spróbuję to sobie odpuścić na razie i spróbujemy tam dojechać. Znaczy odpuszczę to sobie na razie i spróbujemy tam dojechać w sposób normalny, powiedzmy to. Liczę na to, że się ta ciężarówka nie zniszczy w trakcie. Mam w razie był przy sobie, bo też tam zauważyłem muły, że są po drodze, więc w razie był wziąłem sobie na wszelki wypadek ten nieśmiercie nośnik karabin. A rozwijając myśl z któregoś z moich odcinków, dlaczego tych muł też nie warto zabijać, po pierwsze, gromadzą masakrycznie dużej ilości zasobów, ale po drugie i co ważniejsze, jeśli zabijemy muły, musimy jak najszybciej dostarczyć je do spalarni, bo inaczej dojdzie do rozpróżni, a tego raczej chcemy uniknąć. Śmierć członka bryczy za 37 minut. Nie, tam zdążymy spokojnie. Nie dojdziemy od razu tak centralnie do tego rozdzielni, ale dość duży kawałek sobie ogarniemy. Przyjdzieś muły zaczynał. Testowałem tę drogę tak na szybko. Ciekawe, czy ktoś patrzy. Ale kurde nie ma. No, narzekać nie będę. Jedziemy dalej w takim razie. Tam już mamy ten rozdzielnię całą. Wydaje przynajmniej.
Dobra, wysiadamy i zobaczmy, jak się nam uda to odbudować. Czytaj, ile jeszcze będę mógł się przejechać autkiem. Niewielki kawałek, ale lepszy rytm niż nic, prawda? Jazda. Kolejna podarka to będzie później do dostarczenia materiałów. Będą później do dostarczenia materiały. Fajne jest to, że każda układarka ma taką lampkę nad sobą, przez to są dość dobrze widoczne. Dodaję z dużych odległości. Spoko. Będzie odnajdywanie tego. Wow, idzie... Ej, co jest? To jest w straszliwym stanie, krótko mówiąc. Łocie, panie, jakie dupne. Na bank takiego wielkiego nie będę uprowadzić. Za łatwo by było. Wrócę sobie. Chociaż w sumie jakbym go odeszedł do garażu, to chyba i tak z automatu będzie dobrze ustawiony, ale... Lepiej go tak ustawić. Siema, ktoś potrzebuje krwi ponoć? Boty się oczywiście teraz jeszcze stosują. Tak w ogóle to nie był wypadek, tylko atak. Ktoś podłożył ładunek wybuchowy do jednej z paczek. Zasrani separatyści myślą, że ten teren należy do nich i może niedługo będzie. Przecież każdy z nas mógł wziąć tę paczkę. Kurwa, musimy wzmocnić nasze systemy bezpieczeństwa. Przynajmniej tym razem obyło się bez ofiar. Dziękuję, Sam. Serio. Słyszałem, że masz nas włączyć do sieci chiralnej. Myślisz, że sygnał tu do nas dotrze? Mam taką nadzieję. Spróbujesz? A? Stary, bezpośrednio przylegacie obszarem do... Chyba, że mi silnika, więc... Na spokojnie dojdzie ten sygnał. Nie, wróć, nie bierz mi śniga. Nie, wróć, no nie, tak, nie bierz mi śniga. Do tej stacji, więc no spokojnie dotrze. Patrz, jaki duży obszar się robi. Okej. No i super, krew otwarty poziom drugi. Uj, nieśmiertelność poziom drugi. To aż z chęcią sobie wymienię. Udało się. O, rany, co za ulga. W końcu będziemy mieli dostęp do informacji. No i będziemy mogli szybko dać znać, jeśli wpadniemy w kłopoty. Nie wiem, jak ci dziękować. Dobra, Sam. Teraz możesz już iść prosto do węzła górskiego. Ostatni odcinek będzie najtrudniejszy. Przed wyruszeniem odpocznij w kwaterze i przejrzyj sprzęt. O, okej, jestem jakby z automatu wrzucony do tej kwatery.
Spoko. Pomijamy oczywiście wszystkie doznane cutscenki. Co jest? Chiralny nóż? Hicks i jego ludzie tu są. Dotarli do węzła granicznego. Nie mam już drogi ucieczki. Nikt nie przeżył, zniszczyli miasto. W ruinach roi się od wynurzonych. Są wszędzie. Nie masz kipu. Udało mi się wymknąć i z tobą skontaktować. Być może ostatni raz tak rozmawiamy. Chcę, żebyś wiedział, że nic mi nie jest. Póki co. Obiecaj mi, że rozbudujesz sieć chiralną. To nasza jedyna nadzieja. To moja jedyna nadzieja. Kiedy skończysz, razem wrócimy na wschód. Amelie, gdzie jest twój kipu? Sam. Będę czekać na ciebie na plaży. Co, i co, naprawdę? Higgs jego zabrał? Okej, no nie mamy tutaj chyba co więcej robić, więc możemy na spokojnie stąd wyjść. Dobra, to pobieramy. O! Coś tam dalej. Żałuję, że nie poczekałem, aż te wszystkie wiadomości przejdą, nie? Trochę zepsuło feeling tego scenę. Ale kurde, Jay się znowu odezwał z tego, co widziałem. Zobaczmy. Dobra, najpierw kolejno nadrobiamy wiadomości. Od naszego chyba, jeśli dobrze kojarzę, to chyba jest Conan O'Brien, ten taki słynny komik. Ale muszę, kurde, podbić se u nich te więź, bo jestem ciekaw, co dostanę za maksimum. Okej, no ale gwiazdkę daliście mi za to, że macie połączenie ze mną 5 gwiazdek, a nie za to, że was uratowałem od wywalenia w kosmos. Dzięki za uratowanie kumpla, a to jestem tutaj. No i Jay. Namierzyłem trzeci nośnik, sam, ale jest pewien haczyk. Wiem, że zajęty z ciebie człowiek, masz ważne rzeczy na głowie, odbudowa Ameryki i takie tam, więc przekazałem to zlecenie niezależnemu kurierowi. To prawdziwy zawodowiec, taki jak w moim świecie. Równie dobre jak ty, a może nawet lepsze. Bez trudu znalazł mój nośnik. Problemy pojawiły się później, kiedy w drodze powrotu napadli go jacyś pinche cabrones. Od tamtej pory się nie odzywa. Bardzo możliwe, że już nie żyje, a jeśli gnijące zwłoki faktycznie wywołują te rozpróżnie, lepiej go znajdź i to jak najszybciej. Pamiętaj, żeby przy okazji zabrać mój nośnik.
Zajrzeć do centrum dystrybucji na północ od Górskiego, wyślij zlecenie razem z informacją o miejscu, w którym zajmie kurier. Nie spraw mi zawodu, sam liczę na ciebie. Dobra, no to jestem właśnie w miejscu, gdzie być powinienem. Dobra, zakładam, że węzeł jest gdzieś może w tym miejscu. Tu jakieś dwa jeszcze osobne połączenia. Tutaj trzy kolejne. Dobra. O, kto tym razem? Hej, Sam. Mam dla ciebie nowe informacje. Uzyskałem je dzięki twoim staraniom o rozbudowanie sieci. Chodzi o łączniki. Sam się do tego dokopałem, żeby nie było. Nikt nie kazał mi grzebać. Jeśli ktoś spyta, zwal to na mnie. Nie musisz cierpieć z tego powodu. Przypadkiem słuchałeś mojej paplaniny, dobra? Wracając. Zdaje się, że to nie Bridges przywróciło technologię EUD. A kto? Tylko grupa separatystów. O! Terrorystów przeciwnych UCA, według moich danych. Zaczęli ich używać jakieś 3 lata temu. Mniej więcej wtedy, kiedy Bridges 1 myślało o wyprawie na zachód. Ci separatyści też mieli problemy z wynurzonymi. I uznali, że namierzając ich, mogliby ich skierować w naszą stronę. Kiedy Bridges się o tym dowiedziało, postanowiło zwalczyć ogień ogniem i zacząć używać łączników jako środka zaradczego. Możliwe, że twój łącznik powstał w tym właśnie celu. Co prawdopodobnie próbowano ukryć, sądząc po braku rejestru serwisowego. Zawsze wydawało mi się dziwne, że tak chętnie korzystamy z technologii, którą ledwie rozumiemy. Teraz już wiemy dlaczego. Od początku kopiowaliśmy cudze metody i techniki. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Chodzi o pierwsze eksperymenty na łącznikach. Poskładałem to, co udało mi się znaleźć i wygląda na to, że zaczęły się w okolicach Wdarcia. Przeprowadzano je na Manhattanie, na wschodnim wybrzeżu. Wyspa została zmieciona z powierzchni Ziemi, najpewniej w wyniku rozpróżni. Eksperymenty te miały wówczas całkowite wsparcie amerykańskiego rządu. To tylko domysły, ale przypuszczam, że podstawowym celem programu EUD było lepsze zrozumienie natury Wdarcia. Ze względu na kwestie moralne i bezpieczeństwo, opinia publiczna była mu jednak przeciwna. Mimo to rząd nie zarzucił eksperymentów i chcąc pojąć największą katastrofę tamtej epoki, wywołał kolejną. Warto zauważyć, że w eksplozji zginął nawet sam prezydent. Dopiero po jego śmierci, gdy zastąpiła go wiceprezydent Strand, zawieszono cały program na mocy rozporządzenia. Zniszczono dokumenty, pozamykano placówki i uczyniono wszystko, żeby zamieść całą sprawę pod dywan. Nasuwa się pytanie, jak przypadkowa grupa separatystów zdołała odzyskać sprzęt po tylu latach. Dam ci znać, jeśli nastąpi jakiś przełom. Sam, użyj terminala dostaw i przejrzyj listę zleceń. Okej, to się naprawdę zrobiło teraz interesująco. Mieszkańcy węzła górskiego mają problem, który trzeba szybko rozwiązać. Niedaleko miasta spod ziemi zaczęło się wydobywać coś a la smoła. Przybywa tego z każdą minutą i niedługo pewnie zacznie zalewać ulicę. Podobno trochę się już przedostało przez zewnętrzne mury. Jeśli nic nie zrobimy, niedługo całe miasto może zatonąć w morzu smoły. Znajdziesz tam zlecenie z Górskiego. Sprawdź szczegóły w terminalu dostaw. Co mam zrobić wielce? Dobra, nośnik. To jest tutaj. Od terrorystów, a nie od mułów. Ciekawe. Dostała bomby z antymaterią? Dobra, przyjmę oba, ale nie podoba mi się ta bomba. Dobra, nieśmiercionośny chcę sobie stworzyć jeden. Dobra, może lepiej użyjmy trajki, no bo chyba jednak autem będzie trochę gorzej.
Dobra. Uważaj, Sam. Pojemnik na bombę z antymaterią nie służy do transportu na długie dystanse. Pułapki magnetyczne do antymaterii są bardzo delikatne. Silna kolizja, ryzykowna jazda, niestabilny bagażnik. Można je uszkodzić na wiele sposobów. Jakakolwiek anomalia w pojemniku powinna aktywować alarm. Jeśli się włączy, robisz coś źle. A jeżeli bomba się odpali, dojdzie do katastrofy. Po czymś takim się nie podniesiemy. Zajebiście. Dobra, rozwój chłodnik automatycznie. Zlecenie przydzielone. Jeszcze zanim pójdę, to bym się chciał pozbyć tych starych rzeczy. Czyli karabinu poziomu drugiego. I w sumie to chyba tyle, jak tak patrzę. No ale chociaż będziemy mieli trochę lżej. Co mam w szafce? Drabinny zaczep, ciekawe. Nie zrzuca... A czekaj, to było to, jest, co mam w tym. To jest to, co miałem w aucie. Okej, zaczep mogę przetworzyć. Dobra, jolo, lecimy dostarczyć bombę. Już drugą, kurde. Najpierw tego musieliśmy dostarczyć atomówkę do jeziora Smoły, które... Motołu, który powstał chyba po rozpróżni, a teraz jolo! Lecimy dostarczyć bombę z antymaterią do węzła górskiego. Może odkryjemy przy okazji więcej tych układarek. Będzie mi łatwo wtedy... Zgracuję materiały. Muszę. Że co? Ej, co? Co to? Co się stało? Dobra, wiecie co? Może tak, z racji, że mamy spokój, to zapiszę grę. Tylko muszę wyjść z pojazdu. Ale chcę zapisać grę, bo nie wiem, czy był checkpoint, a wolę mieć w razie W... W razie kolejnej eksplozji bomby, wolę mieć jednak podjazd trochę bliżej tego węzła. Chociaż nie wiem, czy nie mogę zapisać na pojeździe, ale... No.
Okej, to było dziwne, jak tak przerwał nagle, ale... Dojechałem! I to nawet się nie zginąłem. Dobra, to proszę bardzo. Mamy bombeczkę, której ponoć potrzebujecie. Mam, znaczy nie, no tak mam, bo ja i Eudek. Dostawa ukończona. Wyświetlam ocenę pracy. Aha. Aaron Hill, kurde, widzę jakiś tu tego wodzi. Czemu nie chciał pogadać? Niemiło. Co ty do cholery wyprawiasz, Bridges? W tej waszej sieci siedzą naprawdę paskudne rzeczy. Nikt nawet kijem by ich nie trącił. Myślałam, że sami na to wpadniecie. Nie życzymy tu sobie waszej sieci chiralnej ani UCA. Ten głos. To ty, mamo? Uderzyłaś się w głowę, mamo? Nie jestem twoją matką, a jej, daleko do mnie. Dobra, dość tego, mamo. Chyba mnie nie słuchałeś, kolego. Węzeł Górski każe tobie i UCA spływać. Jak tak dalej pójdzie, przez wasze wymysły dojdzie do kolejnego wdarcia. Nie prosiliśmy, żebyście mówili, jak mamy żyć. Sami o tym zdecydujemy, jeśli łaska. Chcemy tylko, żebyście czasem nam coś dostarczyli. Nic więcej. Mówisz w imieniu miasta? Zgadza się. Ja tu rządzę. Jestem Lochner. Lochner? Czekaj, musimy porozmawiać. Jesteś inżynierem, tak? Słuchaj, idź do domu i nie wracaj. Posłuchaj mnie, musisz mi pomóc. Nie chcemy was tu, Bridges. Tylko pogarszacie sprawę. Też jest dziwne, czemu głos taki sam był. Przykro mi, że cię to spotkało, Sam. To ona tam rządzi i robi to twardą ręką. Potrzebujemy jej i jej ludzi. I tak już zbyt wielu straciliśmy. Bez węzła górskiego sieć chiralna i UCA nie będą kompletne. Co teraz? Posłuchaj, Sam. Sam? Lochner to bliźniaczka mamy. Należała do Bridges 1. Poszła na zachód z resztą. Druga grupa, jak mama. Oczywiście tak naprawdę nie nazywa się mama, tylko Malingen. Obie mają Dooms i są geniuszkami. Mama specjalizuje się w fizyce stosowanej. Lochner w teoretycznej. Mama zaprojektowała hardware Cupida, Lochner software. Podobno potrafią rozmawiać na odległość. Łączy je wyjątkowa więź. Nie wiem, jak to możliwe, ale coś ci powiem. Bez nich nie byłoby sieci chiralnej. Niektórzy mówili, że były jak jedna osoba w dwóch ciałach. Być może dlatego udało im się stworzyć Cupida. Ale po wypadku Malingen coś się zmieniło. Lochner odeszła z Bridges i odcięła się od nas. Nie wiem, co między nimi zaszło, ale bez Lochner nasze plany zjednoczenia Ameryki spełzną na niczym. To nie tak, że proszę cię, żebyś wsadzał nos w ich osobiste sprawy. Choć może to pozwoliłoby nam przeciągnąć Lochner na naszą stronę. Co byłoby świetne, ponieważ bez niej nie zdołamy na nowo zjednoczyć Ameryki. Tymczasem daj znać, gdybyś wpadł na jakiś genialny pomysł. Dobra robota. Okej, znajdź sposób, by Lochner... O, kolejna prośba o pizzę od tego Englerta. Okej, czyli tak. No właśnie, niestety nie prześpię się tutaj. Szkoda. Nie będę mógł też niestety... Nie, out mister. Nie będę mógł też tworzyć żadnego tego. Żadnego sprzętu, ani nic. A tylko prywatną szafkę, nic więcej. Dobra, zobaczmy w takim razie tę pocztę, bo to jest jedyne, co mi teraz zostaje. Dobra, on. Jezus, serio, z farmy temporalnej? Chłopie. Aaron Hill.
Dobre wieści, Sam. Bomba z antymaterią powinna powstrzymać rozprzestrzenianie się smoły. Dzięki, naprawdę ocaliłeś nam skórę. Nie udało mi się jednak podłączyć mojego Cupida. Lockness się wtrąciła i mnie powstrzymała. Może i nie jest już w Bridges, ale nadal pociąga za sznurki. Nie mogłem nic na to poradzić, przecież jej nie zignoruję. Wiesz, bardzo się zmieniło od czasu tej sprawy z mamą i terrorystami i nic dziwnego, w końcu łączy je wyjątkowa więź. Nawet jeśli nie wypada, muszę cię o to poprosić. Mógłbyś porozmawiać o tym z mamą? Coś mi mówi, że mógłby naprawić swoją relację, gdyby zaczęły znów ze sobą rozmawiać. Jeżeli się zdecydujesz, zajrzyj do swojej prywatnej szafki, zawiąć na dodatkowe zapasy, powinny ci pomóc dostać się do obłamy w jednym kawałku. Jeszcze raz dzięki Sam za pomoc. Dobra. Okej, czyli ona po prostu się wtrąciła do tego, czyli normalnie by się udało. Tylko niestety, jak usłyszałeś, że to Bridges, no to postanowiła po swojemu załatwić sprawę. No i dobra, niestety nie ma budków, na jakie liczyłem, więc trudno. Przejdziemy się tam. Też niestety, dopóki właśnie tego nie ogarnę, no to nie ma sensu, żebym dobudowywał tę drogę, nie? Znaczy, dobra, wróć. Dobudowanie drogi to jest akurat zajebisty pomysł, ale... No patrzcie, kurde. Tu jest węzeł górski, tutaj jeszcze coś. Ciekawe, kto tutaj będzie w ogóle, nie? Gdzie? Ale kurde, no czyli co? Muszę wrócić do labu w takim razie. Najlepiej byłoby, gdybym gdzieś jakąś kryjówkę znalazł i się stepekował do węzła portowego i nie dłużej portowego, do południowego. To najlepsze teraz. Mógł tyle zrobić, co po prostu mieć. Wow! O kurde, to że poleciał. Jestem prawie przed tą kryjówką. Użyjemy jej, żeby się tepnąć do mamy. Byli tych wódków trochę szkoda, no ale... Ej no, bez jaj, ludzie! Tego leci, dobra. Nigdzie tym nie pojadę. No dajesz tak leciutko, tylko. Da się to gdzieś naładować? No tam na przykład. Jezus. Dojechanie tam to będzie normalnie teraz. Ale dojadę, to jest najważniejsze. No, dawaj. Jeszcze kawałek i mamy to. Jechać, czekać do końca. Jeden poczek. Jeszcze ten kawałek i jeden. O, dobra. No i pięknie. Muszę się przejść. Czyli co? Co zrzucę do szafki? To jest dość intrygujące. No buty. Drabiny. Pancerz pewnie też. No i ogólnie broń.
Dobra, zobaczmy. O, ty, czekaj, teraz zlecenia zapasy mi się naprawdę przyda. Na zapas... A, no tak, to są takie zapasy. Dobra, zapis tak na wszelki. Ludzie mają bridge za terrorystów. Okej. I tutaj. Małżeńskie życie, nie tego się spodziewałam. Drogi Samie, spotkałeś się już z Amelie. Mam nadzieję, że się nie rozczarujesz, gdy ją w końcu zobaczysz. Ja nie miałam tyle szczęścia. Wybacz, ale po prostu nie mogłam już z nim mieszkać. Wróciłam do mamy. Samotna podróż była przerażająca, ale przez wiele dni obserwowałam zmiany pogody i zdążyłam w ostatniej chwili. Może powinnam była poprosić o pomoc, ale nie mogłam już dłużej zwlekać. Trzymam kciuki, żeby wasza historia, twoja i Amelie miała szczęśliwe zakończenie. Czekaj, co? Czemu? Czemu? Ale poważnie, czemu? Okej, no i nie zobaczę niestety, co mam tutaj odtegowane, no ale... Trudno. Chciałem to dla Jaya ogarnąć, ale wolę najpierw jeszcze pocisnąć tego questa z mamą. Żeby chociaż wiedzieć, co muszę zrobić, żeby ogarnąć sobie ten. Dystrybucja, południowy, bo do mamy samej nie mogę się tepnąć, nie? No nie bardzo. Dobra. To let's go, to pomijamy. To też pomijamy. Unikanie autotoksemia, to warto przeczytać chyba, ale dobra, to już przeczytajmy jak wyjdziemy. Czy będzie to zmiana? Nie będzie, okej. Chyba Exosuit został ze mną, na szczęście. Sprawdzanie identyfikatora. Zobaczmy. W sumie, jak będę się tepać, to w sumie nie ma sensu, że coś teraz tworzył, bo teraz idę tylko do mamy zagadać, więcej nie potrzebuję. Okej, dobra, nic nie mogę robić, czyli... czyli z automatu się teraz odpaliła kascenka. Hej Sam. Dobrze, że jesteś. Mam coś dla ciebie. To nowe kajdanki. Nadal mają terminal, ale teraz są też bronią. Można powiedzieć, że skonstruowałam je na nowo od zera. Można nimi walczyć? Tak. To przecinak. Już tłumaczę. Wynurzeni mają pępowiny, które łączą ich z zaświatami, tak? Kiedy ziemska materia zetknie się z antymaterią ich świata, bum. Rozpróżnia. Ale jak podejrzewał Deadman, twoja krew ma szczególne właściwości. Potrafi niszczyć pępowiny wynurzonych. Więc wykorzystałam to. Przednij pępowinę, a wynurzony wróci do zaświatów. Jedno cięcie i spokój. Załóż. Ale przestrzelić jej nie mogę. To jest kurde głupie, nie? To naprawdę zadziała? Jeśli podejdziesz dość blisko, niezauważony, tak. Kajdanki do cięcia pępowiny. No.
Zróbmy test. O! Przetnij naszą pępowinę. Śpi sobie. Niedawno ją karmiłam. Zrób to. Proszę, Sam. Uwolnij nas. To nigdy nie był jej świat. A ja ją tu trzymałam. Wiedziałam, że nie ożyje. Właściwie ona nie jest moją córką. Czyli ten cały atak był jednym wielkim kłamstwem? Nie, nie kłamałam. W moich jajnikach nie ma jajeczek, a Lokne ma problemy z macicą. W skrócie, nie możemy mieć dzieci. Mnie to nie martwiło, jakoś nigdy nie czułam potrzeby, ale moja siostra tak. Chciała mieć dziecko, przekazać swoje geny. Zakochała się w pewnym Bridgesie, ale zginął w wypadku. Była zrozpaczona. Ja też. Emocje były bardzo silne. Czułam jej ból i ona czuła mój. Chciała do niego dołączyć. Zabić się. Więc powiedziałam jej, wciąż jest nadzieja. Zapłodniłyśmy jej jajeczko jego odmrożonym nasieniem. A ja zaszłam w ciążę. Aha, w taki sposób. Dziecko rozwijało się prawidłowo. Ale potem był ten atak. I nasza więź zniknęła. Chciałam jej powiedzieć. Ale zostałam z dzieckiem. Nie mogłam go po prostu opuścić. Ale rozumiem. Lokne musi wiedzieć. Jedna więź musi zastąpić drugą. Nie można mieć wszystkiego. Jeśli mamy zjednoczyć świat, najpierw muszę się zjednoczyć z siostrą. Proszę, Sam. Jakby czy to jej nie zabije na przykład? Jakby rozumiem, to jej dziecko jakby zsie z niej trochę energii życiowej, nie? YOLO! Jezu, nie, nie gadasz, ja muszę ją... Sam? Zapniesz suwak? Dawno nie byłam na zewnątrz. To chyba będzie dla mnie za dużo. Na pewno. Leżałaś pod gruzami, możesz mieć klaustrofobię. Na pewno. I tak będę trochę widziała. Ciepło światła, podmuch wiatru, zapach świata.
Szczęściarz. Wciąż jesteście połączeni. A na trochę innych zasadach. Okej, Sam. Chodźmy. Oh boy. Przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Ale wygląda na to, że jesteś zajęty. Trudno. Ej, Makipu. Zawsze możemy zmienić zasady. Dasz mi stworzyć sobie broń? Jest. Jest to dupie. Już nie mogę mieć granatu. Chyba jest głodny. Chcesz przeżyć? To nie daj się zjeść. Brzmi dobrze? Jeszcze jak? Dokąd? Bo nie bardzo jest gdzie. Nie. Nie, no chyba se żartujesz. Mogę wejść? Mogę. Mogę? Mogę. Dobra, dawać mi to i to już. Stwórz sprzęt. Dobra, co mi się tu przyda na pewno? Wyrzutnia bolasów może być dobra. Wbrew pozorom. Pistolet czy karabin? Pistolet może być chyba to pociski, tak? Tak jest. Ale karabin też. No dobra, karabin jest bardziej szybko strzelny, więc dobra, to już weźmy tak sobie. Dobra, może jeden chyba wystarczy. Wyrzutnia spoiwa mi niepotrzebna. Hematogranaty na pewno potrzebuję. Dobra, mogę zrobić dużo, ale potrzebuję 7. Bagażnika nie chcę i nie mogę go wziąć ze sobą. I worek z krwią, 4 sztuki. Twórz wszystko. Do kieszonki. Mogę tu. Karabin na razie rozładuj. Granaty. Umieść w kieszeniach. Dobra. Kałach. Mogę powiesić na zaczepie. A mogę go przymocować na przykład do kombinezonu, bo nie mam pancerza na sobie. Jest tylko nieść w ręce albo na zaczepne narzędzia. Nie mogę do stroju przyczepić. Szkoda. No jak oczywiście dam tak, to... O! A nie, dobra! Mogę na plerach z nią jednak to nieść. Dobra, spoko. Dobra, mamy broń. No to kurwa. Let's go. Oj. Okej, trochę laga zaliczył, ale nie będę narzekał. Dobra, na niego to się nie ma co skradać ani nic. Nie trzeba po prostu pluć. Jak już skończy amunicja, to się przełoży to na granaty. Gdzie jest? Ej, ty, no i co z zajebistym jest to, bo... Oj,
Dobra, wiem co chciał zrobić, ale chyba to, że tego nie zrobi. To trochę z lagiem mam wrażenie zrobił. Jeszcze jeden na ten. Karabinek pusty. Rozumiem, to nie jest, że mam jedne takie, nie? Pociski. No nie, mam 120 pocisków, tylko raz. Tylko po prostu zależy, czy chcę strzelać, czy będę strzelał. Dobra. Czyli teraz... granat. Wiem. O! A dobra, okej. Okay. Bierze. Na pewno i tu nie zostawiamy. Ty, co za jakieś splunięcie Hiralium? Wiesz, nie wiem, czy ta maska go nie chroni, nie? Nice, przerwany atak. A zobaczymy jeszcze, jak na przykład by ci się bolasy na niego sprawdzały. Słabo. Śmiercionośny karabin, zajebiście. Dobra, czyli bolasy mogą odpuścić. Granaty! Jezu, nie! Bierz ją! Dobrze! Zużyty, tu jeszcze mam. Ładnie! To wyżej, żeby tak w niego... Oj, dobra. Padł? Dobra. Tak, padł, dobra. Zmienia się Hiralium. Nice. No dobra. Dziękuję. Udało się. To było niesamowite, Sam. Nie wiem, jak ci się to udało. Gdybyśmy wszyscy tak mogli. No było trochę za łatwo, co? W ogóle jest, fajne jest to, że na przykład ten... że... że te rękawice grawitacyjne działają też na kryształy chiralne. Trochę worków z krwią. Jezu, przecież dojście z nią tam to będzie jakaś tragedia. Dobra, przetworzyć oczywiście będę chciał te wszystkie zużyte worki i granaty. Ten sobie worek też mogę przetworzyć. Co jeszcze? Nic. Przecież dobra, te bolasy też mogę przetegować. Bo mi się na razie nie przydadzą. Pomijamy to oczywiście. Też żegnam. Dziękujemy za. Jak to wygląda z mamą? Okej, zero damage'a. To mi się podoba akurat. Twój wkład. No ale kurde, no nie ma bata, ja z nią teraz nie będę tam szedł przecież. No nie! Dobra, pozbierać te dwa worki jeszcze. Już te trzy worki.
i zwolnić miejsce. Czy mogę tak mamę zgadnąć na odległość? Mogę, ale teraz, ale to bardzo, to było teraz jakieś dziwne. Dobra, no pewnie nie mogę z nią jechać autem, co nie? Nie, okej, okay, jednak mogę. Dobra. No spoko. Dobra, jedziemy. Czy przejedziemy do tego centrum dystrybucji, a potem już normalnie. No ale jednak to, co ogarniemy w kolejnym dopiero odcinku, bo w tym to już będzie tyle. Sobie coś z tych martwych ryb teraz. Zasadne z tej plaży chyba. Ale akurat Higgs to jest ostatnia osoba, jakiej bym się tutaj chyba spodziewał, nie? To jest jaka powinien być pierwszą osobą, jakiej powinien się spodziewać. Dobra, tak tylko bardziej lepszym, takim bardziej malowniczym obszarze bym się miejscu bym się tutaj wstawił. Jakoś tak tutaj. Dobra, ode mnie póki co w tym odcinku to będzie tyle. My widzimy się w następnym, w którym zawieziemy mamę do Loch Ness. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!